Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale KHT Darwin, a w dzisiejszym odcineczku będzie Stable Tour. Ogólnie też muszę powiedzieć, że będzie to duży Stable Tour, więc przygotujcie się na długi odcinek, weźcie sobie herbatkę, coś do jedzenia i się rozsiądźcie. Zapraszam was także do dania lajka i subskrypcji, aby właśnie takie filmiki was nie ominęły, bo w sumie dużo osób mnie prosiło też na Instagramie. Nagrywam to, bo nie mogę jeździć. Na razie mam jakąś wysypkę, też mam coś z ciąsłem, mam coś z kolanem i no wiecie, po prostu nie mam siły jeździć, dlatego po prostu nagrałam ten Stable Tour. Miałam go nagrać przed vlogmasami i po, ale nagram go teraz przed vlogmasami i po, ponieważ ogólnie za niedługo będzie nowy konik. Taki oto pan wystawia się zaraz na sprzedaż za chyba 250 zł, ale jeszcze nie wiem w sumie, za sprzętem. Więc tak, będzie to konik, kucyk, tyle mogę zdradzić. Będzie to naprawdę mega, mega konik, więc no czekam. Będzie on właśnie robiony na zamówienie, więc dopiero 2 dni temu go zamówiłam. Więc no poczekam sobie tak miesiąc, dwa albo parę tygodni, żeby osóbka zdążyła go zrobić. Na razie hodowli w ogóle wam nie będę zdradzała, żeby to była taka niespodzianka. A teraz przechodzimy do Stable Tour. Zacznijmy od koników, a więc pierwszy jest DVD Loluś, który wygrał między innymi zawody w najładniejszego hobby horse'a wykonanego ręcznie, więc no ma jakieś tam fajne doświadczenia. Jest duży. Przy tej takiej małej kartce wygląda on tak, więc no tak troszkę większy, ale no ogólnie fajny. Konik ma bazę ujeżdżeniową, ale może być też do skoków, bardzo dobrze mu to też wychodzi, bo przyznam, że już na nim skakałam. Więc to jest DVD Loluś i polecam się na sprzedaż, jest lekko krzywy, ale o nim mówiłam w innym filmiku. Przerywam, ponieważ z tyłu macie filmik, jak pakuję makarenę. Nagram właśnie do tego odcinka, leci ona do osóbki, którą wam oznaczę w opisie. No i co? Myślę, że będę miała dobry kontakt i że osóbka nagra unboxing i jak się na niej jeździ na makarenie. Więc co? Mój Vinted to kht.darwin, tam możecie kupować ode mnie koniki, są bardzo fajnie pakowane i robione. Często właśnie jest dużo gratisów. I tutaj nie dodaję tyle sprzętu co u Texasa, bo Texas ogólnie miał iść ze sprzętem, więc no tutaj to jest takie upomnienie jakby i to tyle. Widzimy się. Kolejny jest M&X Sweet Modern Chocolate. Jeszcze wspomnę, że ten był robiony przeze mnie. To jest M&X Sweet Modern Chocolate. Ma on około 7 lat. To jest jego pełne imię, mówię na niego Czokluś. Pisze się Cychy Ocyluśi, jak to zdrobnienie. Ma na sobie moje ulubione w ogóle wodze z gumką. I taki kanterek, na który jest tutorial. Jest prześliczny ten kanterek, więc no polecam. Jego znaki szczególne to jedno uszko ma inne przez plamkę. Oraz ma tutaj plamkę i inne włosie. Jego unboxing był już na kanale. Dalej mamy Colorado, które ma taki piękny kantarek na sobie. Ten kantarek dużo razy mi się przydał. Ten kantarek także ma takiego czarmsika. No i Colorado jest już trochę najstarszym w sumie stąd konikiem. Nie będę go na razie sprzedawała. Jest równy. No i w sumie to tyle. Jest to DVD Colorado. Tutaj nieważne. Dalej mamy pistację, która jest idealna do skoków i bardzo możliwe, że ją sprzedam, ponieważ chciałabym kupić sobie maszynę do szycia, bo ogólnie wszystkie koniki szyję ręcznie. Chociaż tego jakoś nie widać bardzo. Jest ona tak leciutko przekrzywiona, ale to mi nie przeszkadza. W skakaniu ma właśnie jedno uszko inne, czapeczkę na sobie i tak wygląda. Wszyscy ją hejtują przez to oko, ale mi się nawet podoba i jest bardzo leciutka i fajna do skoków. Kolejny jest DVD Diva la Diva i z nią byłam na zawodach, gdzie wygrałam 2 miejsca. No i ma fajne przeżycia. Myślę, że wystawią nam sprzedaż, a tutaj dalej mamy Haribka, którego dodam do jakiegoś losowego zamówienia konia, więc polecam kupować ode mnie koniki, to może do waszego akurat dodam. Lecimy już dalej na stajnię, gdzie się dzieje o wiele więcej. Zaczniemy sobie w sumie od góry, od tej strony. A więc tutaj mamy taki mówiąc, który dostałam od moich fanek. Tutaj mamy coś takiego, ale nie zwracajcie, dziwnie to wygląda. I to nawet tego nie używam, tylko jest tutaj.
dwa halterki. Są to chyba halterki na takie kucyki, bo bardzo malutki. I drugi tak samo, trochę malutki. Dalej mamy o głowie hakamore, ale przed tym jeszcze mamy taki piękny pierśniczek. I o głowie hakamore z czankami. Na nim, na tym ogłowie mamy dwa charmsy, jest trzy charmsy w sumie. Ponczuś, truskaweczka i taki minerał. Kolejny jest moje ogłowie do właśnie czoklusia. Jest to ogłowie nie hakamore, no po prostu zwykłe ogłowie. Nie wiem, jak się nazywają takie ogłowie. Ma tutaj taki naczółek od Miśka Horses, bardzo polecam. Dalej mamy tutaj moje trzy czarmsiki. Tutaj ogólnie jest takie kółeczko, na które zawieszam właśnie czarmsiki. Tutaj mamy moje dwie pary wodzy, bo trzecia jest właśnie na tym. Są to wodze jedne, są to wodze z gumki, ale są bardzo długie, więc no je rzadko używam. Drugie są to wodze na karabinczyk, które kupiłam. I w sumie te także. I tutaj taka Pepsi, która się nie nazywa Pepsi, tylko Pepis. Taki czarmsik. Dalej mamy trzy te Flo. Już wam je tutaj ściągnę i pokażę. W mojej playliście macie właśnie te playlisty z zawodami. Pierwsze są to za gonitwę za lisem. Był to mega fajne przeżycie, gdzie właśnie Diva la Diva była liskiem goniącym. Dalej mamy też za bajki. Takie po prostu za zawody. Za wzięcie udział. I takie z wczoraj w sumie z Hubertusa. Przedwczoraj, przepraszam, bo jest poniedziałek, a one były w niedzielę były. Więc takie piękne z Hubertusa. Było mi miło poznać tam KHT Malwę na przykład. No i tak. Dalej mamy jeszcze taką dereczkę, która jest taka na pokrywa ona całe ciało, ale jej nie używam w ogóle. Jaga, popominałam to o głowie westernowe, które jest takie stare, że to chyba było moje pierwsze ogłowie, a chłopi horsy kupowałam około 2-3 lata, więc no bardzo stare jest, nie zwracajcie jak jest wykonane. Schodzimy na dół, mamy lizaweczkę, która też jest generalnie bardzo stara, ale jest zrobiona z gliny, więc no nie powinno się nic stać, a tutaj są liście, które właśnie mają 3 lata. To była kiedyś lawenda, okej? Okay? Tutaj mamy sobie dwa kalendarze adwentowe, które nie są na sprzedaż, bo to ja je kupiłam na Vlogmasy. No i mamy tutaj także słoiczek z takimi różnymi rzeczami do robienia ogłowi i tak dalej. Dobra, pominęłam. Jeszcze mamy trzeci kalendarz. Będzie jeszcze kolejny od Fanki. Tutaj mamy na pamiątkę, zostawiłam sobie pudełeczko z paczką od moich widzek. Tutaj mamy taki Kantaro halter, który dostałam w kalendarzu od tamtego roku. Mamy także takie dwa kordea, w sumie nie wiem jak to nazwać. Tutaj mamy o głowie Mamby. Mamba jest już sprzedana dawno, więc no nie używam go. I tutaj mamy jeszcze Charmsa Kuraka, którego będę musiała dokończyć, bo nie ma tutaj tej zawieszki. Tak, wiem, piękny jest. Dalej mam takiego właśnie ponczusia, którego dostałam jako smaczek z paczki od widzek, więc tam go dam. Taką szczotę, która była w kalendarzu z tamtych vlogmasów, których nie znajdziecie na moim kanale, ponieważ zostały usunięte, bo występowała tam ogólnie osoba, która nie koleżuje się po prostu z nią i nie wiem, czy by chciała dalej być na moim kanale. Dalej mamy taką szczotkę wygładzającą w sumie, nie wiem co. Takie szpileczki, które są mega przydatne, one są z Teddy. Były trzy takie pełne za 5 zł, więc polecam. Mogę nagrać wam filmik z rzeczami w Teddy i w Action. Dalej mamy takie piękne czepeczki już vlogmaskowe, które są także z Teddy, bo ktoś pytał. I one są na jedno ucho konikowi do sesji, bardzo fajne. Dalej mamy takie nauszniki, których ja nie robiłam, oczywiście były zamawiane przez Vinted chyba. Od takiej osóbki pewnej, nie pamiętam jak się nazywała. No i to są takie fajne, wyglądają trochę jak diabełek, ale lubię je bardzo. Kolejna jest dereczka, której także nie robiłam sama. Była ona kupowana, ona jest taka fajna, polerkowa i zapinana na karabinczyk. Ona jest mega, mega fajna. Tutaj mamy różki diabła dla czoklecika.
tutaj mamy takie ala rękawiczki, bo ja nie noszę rękawiczek konnych na właśnie jakieś treningi na Hobby Horse, ale jak chcę jakieś rękawiczki, żeby mi było ciepło, to właśnie biorę te kawałki. Dalej mamy takiego Charmsa Glamour w takim pudełeczku, okulary z zawodów jeszcze, kokardki, które są mega fajne, i pająki. No i generalnie takie rzeczy właśnie do przypinania do pyska i takie ozdobne. Teraz przechodzimy do ostatniego już elementu, czyli tutaj właśnie tego pudełka. Mamy między innymi sztuczną pajęczynę, która jest już zużyta, zaraz ją idę wyrzucić, ale zostawiam sobie ją na pamiątkę, bo byłam właśnie na tych zawodach, spotkałam KHT Malwę i tak dalej, więc no. Takiego smaczka jabłuszko. Prześliczny kantarek od Miśka Horses oczywiście, bardzo wam ją polecam. Wpadajcie na jej Instagrama i ogólnie jest mega fajny. Nie jestem ambasadorką, reklamuję po prostu, bo jest fajne. Dalej mamy taką piękną czapeczkę, z której unboxing oczywiście był na kanale jako Big Unboxing. Kolejna czapeczka, która jest zepsuta z jednej strony niestety, ale jeszcze jakoś funkcjonuje. Mamy dyplom za zawody. Mamy filt, bo zawsze robię takie wąsiki i dodaję je do koników, jak ktoś zamawia. Dalej taki wytok. Tutaj mamy paski taśmy parcianej i no, już ten czerwony jest trochę użyty, ale dzisiaj będę robiła może z tego niebieskiego coś. Taki kawałeczek zielonego. Taki długi kawałek czarnego, takiego grubszego. Stary kantarek, który jest jeszcze z początków. Futereczko takie. Jakieś takie różne materiały. No i teraz dzielimy te pudełka. Zaczynamy od tego. To nie wiem, co to jest. To chyba jest... Aha, to jest derka. Tutaj mamy dalej taka taśma, która się już kończy i muszę sobie dokupić. Tutaj mamy różne właśnie nitki do szycia, bo ja szyję bardzo dużo, potrzebuję. Kolejne mamy takie wędzidełka do hakamora czanki, robione chyba na drukarce 3D, nie wiem, podejrzewam, że tak. Dalej mamy to i to się poplątało troszkę. Dalej mamy takie jeszcze. Taki smaczek. Taki kantarek. Tutaj mamy taki słoiczek z jakimiś... dekor. To jest ogólnie mega stary słoiczek, bo ten dekor to nie wiem w sumie gdzie jest. Taki koń. Tutaj Diceman. Diceman jest na balkonie zepsuty. Tutaj mamy halterek, który jest mega fajny. I to był halterek dla Arizona, ale Arizona też już jest dead, po prostu, bo była z początków. I ten halterek jest mega, mega fajny i on jest taki z gumek. I one były właśnie z kalendarzy. Tutaj mamy jeszcze taki, nie wiem, w sumie na smaczki. Taka przypinka pająka i piłeczka do zabawy. A ten drugi słoiczek jest tak, z dziurkaczem. Bardzo dużym dziurkaczem. Nie wiem w sumie, jak się tym robi dziurki. Nie mam pojęcia. Takie kryształki, które chcę zrobić z nich taki mini naczółek, ale to jeszcze niepewne. Szablon na nauszniki, który mi się już nie sprawdza. Mam nowe konie i tak dalej. Tutaj są szpilki i jakiś, nie wiem, taki z komugi chyba jeszcze stary. Brokaciki różne. Halterek. Koraliki. Szablony na uszy. Czarna taśma. Takie różne właśnie brokaciki. I w sumie to tyle z mojej stajni. Jeszcze wam pokażę, tak wygląda. I buziaczki dla was. Pa, pa. A na końcu z całego serduszka chciałabym wam polecić KHT Emo, którą też będziecie mieli oznaczoną w opisie. Ma bardzo fajne koniki, filmy. I za niedługo będzie w ogóle fajny unboxing z paczki od niej, więc możecie się już spodziewać. I też chciałabym pozdrowić Olę, która po prostu robi mi kalendarz. Jest dla mnie to mega, mega miłe i naprawdę bardzo cię pozdrawiam. Kochana jesteś i to było na tyle już oficjalnie w tym odcinku. Pa, pa!